serdeczne i zapraszam do oficjalnego otwarcia drugiej edycji Festiwalu Afrykańskiego w Krakowie. Najpierw ja chciałem podziękować wszystkim za przybycie tutaj i też ja chciałem przedstawić nasi opiekun Nakowi, opiekun Nakowi Afrykańskiego Koła Nakowego i dziekan Wydziału Filozoficznego pani Maria Flis. I też ja chciałem podziękować pan Łukasz Wierzycki, biograf, książka pieszo przez i rowerem przez Czarny Ląd. On jest tutaj, aby dyskutować z wami i przedstawić pan Kazimierz Nowak. Zapraszam. W imieniu Afrykańskiego Koła Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego jestem szczęśliwy, że już drugi festiwal afrykański ma miejsce w Krakowie. Jest rzeczą niezwykle ważną, byśmy przybliżyli postę Afrykę, chcąc tym samym promować zrozumienie pomiędzy tymi dwoma miastami. Festiwal Afrykański w Krakowie jest inicjatywą zapoczątkową przez nowo powstałe Afrykańskie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego i planowo odbędzie się w dniach 19 do 21 maja. Przez długi okres Afrykańczycy oraz Afrykaniści w Krakowie zastanawiali się, w jaki sposób mogliby pokazać Polakom bogactwo kulturowe kontynentu afrykańskiego. Wspólnymi siłami doprowadzono do powstania międzykulturowego wydarzenia artystycznego o charakterze naukowym, jakim niewątpliwie jest Festiwal Afrykański w Krakowie. W tym roku obchodzimy wraz z całym kontynentem afrykańskim święto 45-lecia Solidarności Afrykańskiej oraz współpracy afrykańsko-polskiej. Jak kiedyś powiedzenie Krakowiacy i górale było symbolicznym zbliżeniem różnych kultur, tak teraz uważamy, iż słowa Krakowiacy i Afrykanie mają szansę pomóc w wzajemnych relacjach kulturowych. Główne cele festiwalu skupione są na zwróceniu uwagi studentów uczelni krakowskich oraz mieszkańców miasta Krakowa na afrykańskie wydarzenia kulturalne, społeczne, ale także naukowe. Idea polega także na promowaniu integracji wśród studentów oraz mieszkańców afrykańskich, jak i polskich miast poprzez rozmaite programy, które mają na celu nie tylko pokazać kulturę afrykańską, ale także różne pozytywne oblicza kontynentu afrykańskiego. Promocja miasta Krakowa, jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego w kraju i za granicą jest jednym z naszych niewątpliwie priorytetów. Jednocześnie zachęcamy wszystkich partnerów ze świata kultury do wsparcia tej inicjatywy. Jest ona nie tylko przedsięwzięciem studentów, ale i szerszego społecznego starania nastawionego na świętowania różnorodności kulturowej i ludzkiej kreatywności. My, studenci afrykańscy, czujemy się w Polsce jak ryby w wodzie. Jednak nasi polscy koledzy muszą dowiedzieć się więcej o miejscu, z którego pochodzimy, dlatego też wymyśliliśmy właśnie Festiwal Afrykański. Życzymy wszystkim dobrej zabawy przez najbliższy tydzień. Przepraszam za błędy polskie, ale następny raz będzie lepiej. Więc ja chciałem zaprosić profesor Maria Flis, aby podać kilka słów
o Festival Afrykańskim i działanie afrykańskie koonakowego i wszystko, co będziemy zrobić w tym tygodniu. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Ja powiem tak, ja stanowię tylko formalne ramy dla kreatywności kolegi, ponieważ jest mu to bez wątpienia potrzebne, żeby można było cokolwiek zrobić. I no, duma mnie rozpiera, kiedy patrzę na to, co Erol robi, ponieważ pierwsza edycja Festiwalu Afrykańskiego była skromna, natomiast ta już jest bardziej bogata w różne wydarzenia. I pierwszym wydarzeniem, w którym Państwo macie przyjemność uczestniczyć, jest właśnie wystawa poświęcona Kazimierzowi Nowakowi. Ja może krótko powiem Państwu, że to jest wydarzenie warte tego, aby o nim mówić i żeby być dumnym z takiego Polaka jak Kazimierz Nowak, bo powiedziałabym, że Kazimierz Nowak miał więcej odwagi poznawczej niż Bronisław Malinowski, którego jestem spadkobierczynią jako antropolog społeczny, ponieważ Bronisław Malinowski, kiedy wyjeżdżał na swoje badania na wyspy Trioblianda do wsi Marakana, to w zasadzie miał stypendium i to z dwóch fundacji, miał wsparcie urzędników administracji kolonialnej, prawda, czuł się bezpieczny. I zresztą większość antropologów na badaniach w Afryce nie tylko miała wsparcie władz kolonialnych i to, no, to zapewne sprzyjało tymże badaniom. Natomiast Kazimierz Nowak był takim wolnym strzelcem, któremu się wszystko mogło przydarzyć i nikt by o tym nie wiedział, co mu się przydarzyło. On miał w tym wszystkim dużo szczęścia i książka jest warta naprawdę przeczytania, a uświadamianie Polakom, że poza Bronisławem Malinowskim był jeszcze taki odważny człowiek jak Kazimierz Nowak, który przejechał Afrykę na tym rowerze, czy na podobnym rowerze, może nie na tym, ale na podobnym rowerze, który tam przy wejściu jest do obejrzenia, to rzeczywiście, jak powiedziałabym, jest takim elementem uczenia patriotyzmu w sensie bardzo pozytywnym i powiedziałabym, że w strategiach edukacyjnych należałoby takie zdarzenia wykorzystywać. Jeśli chodzi o Afrykańskie Koło Naukowe, to poza festiwalem, który jest takim, powiedziałabym, corocznym pokazaniem, co studenci w ramach tej struktury, jaką jest Afrykańskie Koło Naukowe, robią, to jest to jeszcze też, tak jak powiedział Erol, ta płaszczyzna, kiedy można pokazać kulturę afrykańską i, jak mówią moi koledzy z Kolegium Medicum, poznajemy świat wzrokiem, słuchem i smakiem. W związku z tym zapraszamy przy okazji na degustację potraw kuchni afrykańskiej, bo to będzie takie całościowe poznanie Afryki. Ale proszę Państwa, tak, ta inicjatywa jest jedną z lepszych, w których przyszło mi brać udział. Mam na myśli samo Afrykańskie Koło Naukowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponieważ jako antropolog mam głębokie przekonanie, poparte no, dość rozległą wiedzą, że żeby móc pozytywnie myśleć o innych kulturach, czy w ogóle o innym, rozumianym w kategoriach bardzo ogólnych, to najpierw trzeba coś wiedzieć. Czyli w ogóle myśleć, to trzeba coś wiedzieć. A żeby myśleć pozytywnie, to trzeba wiedzieć naprawdę dużo. I antropologowie społeczni byli, nie wiem na ile świadomi tego, co robili, ale dzięki ich monografią, od której, jak mawiał Ernest Gellner, pułki się uginają, można poznać odmienne kultury. No i dzięki temu poznaniu można nauczyć się pozytywnie myśleć o odmienności, co jest chyba najlepszą wersją tolerancji, przynajmniej na razie, jaką ja znam. No i żeby nie przedłużać, żeby Państwu umożliwić współuczestniczenie w takim zdarzeniu jak poznanie Kazimierza Nowaka i jego kontekstu odkrywania Afryki, życzę Państwu miłych wrażeń Festiwalu Afrykańskiego. Dziękuję.